naszej kolekcji posiadamy też rzeźby, nie ma ich dużo, ale staramy się wybierać takie najciekawsze przykłady rzeźby polskiej XX i XXI wieku i takim najciekawszym rzeźbiarzem, po prostu rzeźbiarzem polskim obecnie jest Olaf Brzeski. Używa w swojej twórczości rzeźbiarskiej nie tylko rzeźby, ale też również takiego działania dekonstrukcyjnego. Digitalizacji zostanie poddane dzieło, które nazywa się Sztuka jest przemocą. Praca jest częścią takiego cyklu, który był rzeczywiście taką pierwszą moją świadomą wypowiedzią artystyczną po studiach. Ja byłem wyedukowany w takim XIX-wiecznym stylu takiej Akademii Sztuk Pięknych, takim francuskim, że tam model i torsy i tak dalej. Była taka naturalna reakcja, żeby z tym zerwać ten cykl, który zawiera jakieś 7-8 popiersi różnego typu. Najpierw są tworzone według wszystkich prawideł sztuki rzeźbiarskiej, a potem nagle są przez niego w jakiś sposób niszczone. No i tak, to było takie młodzieńcze, takie rozprawienie się z tym. Dlatego ten tytuł jest taki, ma taki patos w sobie, Sztuka jest przemocą tego cyklu, że ta żarliwość też wynikała w tym tytule, ona wynika też z takiego jakby wejścia na tą drogę taką moją artystyczną, osobistą, taką, że tak właśnie musi być, że sztuka ma za zadanie przemianę. Ta praca składa się z czterech elementów i jak jest prezentowana w całości, to mamy głowę byka, którą ustawiamy na postumencie. Ten postument to też jest jakby konkretny element przygotowany przez Olafa, trochę taki zdekonstruowany. Na postumencie ustawiamy głowę byka, w głowie byka umieszczamy drewniane rogi, a pod postumentem rozsypujemy połamane krzesła. Wyciągasz z pieca taką piękną, świecącą, w końcu dobrze wypaloną i poszkliwioną rzeźbę, dużą i taką łzy ci lecą, bo jesteś taki wzruszony, że tak się udało, ale później mówisz, no dobra, to teraz trzeba się tego pozbyć. I to stłuczenie jest takim gestem tego pozbycia się, ten motyw przejścia, pozbycia się tej ładności, tego zrezygnowania z tego jest jakby takie cenne. Jest rzeźbiarzem, który rozprawia się z rzeźbą współczesną. Ta praca będzie poddana digitalizacji, która posłuży też upowszechnieniu dzieła. Nie wiem, jaki to będzie efekt, nie? Jestem bardzo ciekaw, bo to jest jakiś już wstęp do takiego rzeczywiście drugiego życia jakby w rzeczywistości wirtualnej i to jest, też jestem bardzo ciekaw. My dbamy o to, żeby kolekcje instytucji kultury były digitalizowane i upowszechniane w sposób otwarty. Dążymy do tego, żeby wszystko w tym projekcie było radykalnie dostępne dla wszystkich osób, również tych, które borykają się z różnymi niepełnosprawnościami. Mówimy teraz o takiej bardzo nowoczesnej technologii, natomiast jeżeli spojrzymy w przeszłość zachęty, to powiedzmy sobie, że zachęta w swoim DNA ma tego rodzaju upowszechnianie, dlatego że trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy powstawała zachęta w połowie XIX wieku i ona powstawała siłami dzięki swoim członkom, to w polityce zachęty było między innymi zakupowanie dzieł sztuki oraz wypuszczanie na ich podstawie reprodukcji i grafik, które były potem rozlosowywane dla członków mieszkających nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Ważnym elementem upowszechnienia sztuki w czasach CBWA były koła miłośników sztuki. Zachęta była chyba jedyną taką instytucją, która prowadziła bardzo ożywiony program. Prowadziła program wykładów o sztuce nie tylko polskiej, ale także światowej. Pamiętajmy, że to były czasy przed internetem. W trakcie wakacji organizowane były takie wakacje ze szkicownikiem. Jechało się w Polskę i tam poznawało się polskie zabytki, polskich artystów współczesnych mieszkających właśnie tam i po prostu sztukę polską. Staromodnymi środkami było robione to samo, z czym próbujemy teraz dotrzeć za pomocą digitalizacji internetu i strony internetowej www.zachentaart.pl.